Siemanko, tu Mat, podcast Trap Matters, brakkultury.pl, dziś recenzja płyty wolne do rody. Przepraszam generalnie, że tak długo mi nie było, ale to wszystko spowodowane jest kłopotami ze zdrowiem, które gdzieś tam dalej się ciągną i przez to było trochę obsłuwek zarówno w odcinkach, jak i w przygotowaniu kolejnych, ale wracam na dobre tory, mam nadzieję, i wracam silniejszy, ale generalnie to dbajcie o siebie, kochani, bo nigdy nie wiecie, kiedy jakiś szczyt się wam przytrafi i zmiecie was po prostu z plaży. Na wstępie też przypominam, że podcast jest darmowy, możecie go słuchać na YouTube oraz na platformie, w formach podcastowych, a mnie możecie wspierać na Patronite'ie, patronite.pl rap rapmatters, ale też możecie postawić mi kawę w serwisie Tu link w podpisie. Zachęcam i dziękuję wszystkim tym, którzy już wspierają podcast i dokładają do niego cegiełkę. Wolne to druga hip-hopowa płyta Doroty Masłowskiej. Wcześniej nagrała krążek jako Mr. D, społeczeństwo jest niemiłe, był to comedy rap, płyta ironiczna, przerysowana, pastiszowa i w hip-hopowym środowisku raczej nie zrobiła furory. Wydane niemal dekadę później Wolne jest już zupełnie innym albumem, to typowy współczesny, eksperymentalny hip-hop. E, I nie da się zacząć recenzji tej płyty od podania jej kontekstu, bo główną bolączką tego albumu jest właśnie to. Michał Kozłowski na łamach Braku Kultury ładnie zarysował to, jak poszczególne grupy zerkają na jej twórczość, ale problem z Sofomorem Masłowskiej zaczął się już w momencie wydania singla w SBM-ie. No właśnie, SBM i eksperymentalny Mentalny rap, to się niestety gryzie, to nie miało prawa się udać i to się nie udało. O ile SBM jest w stanie wechnąć słuchaczom w uszy mnóstwo wątpliwej jakości muzyki, poczynając od e maty, przechodząc przez Nipla, kończąc na kinizym e, To to jest muzyka jakoś tam oscylująca wokół mainstreamowych trendów e, i strawna dla ogółu. Muzyka, która znajduje się na płycie masłowskiej, też ma swoich odbiorców, ale totalnie nie w tym miejscu, gdzie się znalazła. Zła. i tu nastąpił po prostu wielki zgrzyt, bo słuchacze usłyszeli coś innego niż dotychczas. SBM szybko zatem zawinął swoją przybudówkę, w której wydał wolne, no i pora na CSa, szukamy nowego maty, bo stary przejarany. Dorota też jeszcze przed premierą płyty przestrzeliła sobie obie stopy, bo na krytykę Motyli, czyli tego pierwszego singla, odpowiedziała niesławnym postem na Facebooku, gdzie oskarżyła wszystkich dookoła, ale nie siebie. No i niestety, ale kilka rzeczy trzeba tutaj zrozumieć. Przede wszystkim Polska jest gotowa na eksperymentalny rap i zawsze była, bo lata temu była Nivea, kilka lat temu syny wdarli się do świadomości słuchaczy. Ostatnio producencka 1998 też była dość eksperymentalna. Dużo mieliśmy od zawsze, szczególnie gdzieś na Śląsku, jakichś eksperymentalnych brzmień, ale też w podziemiu obecnie dzieje się bardzo dużo i Coraz bardziej widoczne są grupki fanów takich składów jak Tonfa, Ziomcy, Mosatech. Jest też naprawdę spore grono tego niszowego, eksperymentalnego rapu. Więc mimo, że to wciąż jest nisza, no to nie jest aż taka niezauważalna totalnie, jest w czym wybierać i jest czego posłuchać, więc ci fani mogliby słuchać rapu Doroty, tylko że no, ta płyta nie była zaadresowana do nich, tylko do słuchaczy SBM-u. A gdyby poszło to tym nurtem alternatywnym, to byłoby o wiele łatwiej o docenienie. O tym jeszcze jak Dorota Nowa pointa w swoim wpisie na Facebooku pisał też Artur Borowy w. Braku kultury, więc też odsyłam do, do tego drugiego tekstu. Mleko się niestety rozlało, premiera płyty, wolne została przegrana już na starcie i w ogóle raczej przemilczana. E, sama płyta jednak okazuje się warta uwagi i choć nie jest pozbawiona wad, to na pewno nie przekreśla szans dalszej rapowej kariery Doroty. Wypadałoby jednak ogarnąć producenta wykonawczego i ogarnąć swoje ego, by być albo nie wiem, być bardziej samokrytycznym. Zacznijmy jednak od początku, bo już otwierający kawałek płytę, światło, jest na tyle wyrazisty, że nie zdziwię się, jeśli wiele osób odpuści sobie po nim dalszy odsłuch tej płyty. Dorota rapuje tam wyraźnie poza bitem. E, tak naprawdę to nawet nie rapuje, bo to jest chyba bardziej spok spoken word i wersy wypowiadane rytmicznie obok muzyki. E, to wiersz, bo to też nie jest hip-hopowy tekst, choć znajdziemy tutaj jakieś tam wewnętrzne rymy, ale poszczególne wersy są nierówne, e, przez co nie brzmi to hip-hopowo i też Dorota nie stara się rapować i to może od odrzucać. Tym bardziej, że nie ma tutaj jakichś, jakichś wielkich tekstowych fa fajerwerków, a samo odwołanie do Ryszarda Rynkowskiego z Życie jest nowelą jest dość corny, a chyba miało być zabawnie ale nie, nie wyszło. Natomiast zrobiony przez Białasa beat ze skrzypcami w roli sampla przewodniego jest spoko. Bębny też są schowane, co ratuje też to przechodzenie Doroty obok muzyki. I to jest spoko zabieg pod tak napisane teksty. W ogóle zarówno ten kawałek, jak i kolejne nie przekraczają 3 minut. Więc nawet jeżeli Dorota kogoś irytuje w jednym traku, to można szybko sobie przejść do, do kolejnego odcinka tej płyty. A tam może być inaczej. Bo właśnie już w numerze 2, czyli w sercu. Jest bardzo zgrabnie. To jest zgrabnie napisany tekst, mieszający neutralny język z językiem i z obrazami bardzo naturalnymi i bezpretensjonalnymi. Znowu był bit białasa, dość pulsujący i rezonujący. Nic wybitnego, ale kawałek, no spoko. Ojciec to jasny i mocny moment tej płyty, bo choć w rapie rozliczeń z ojcami czy z matkami było już sporo, to Dorota jest tutaj super delikatna, szczególnie w tym momencie, jak pisze o umierającym, schorowanym ojcu. I używa porównań takich jak wyczerpany brzegu pościeli jak tonący brzydwy się łapiesz, a obok tego ładnego obrazu przecina tekst ostrymi frazami, takimi jak biłeś tak, żeby bolało. Także ten obraz jest sugestywny, trafiający i dobrze napisany. W miłości pojawia się chyba największa energia w nawice tutaj jest najbliżej do, do rapu. Dalej mamy dużo zabaw z formą, tym razem udanie zastosowane są przerzutnie i, i, i przerwy. chociaż miejscami coś tam zgrzyta i nie jest tak idealnie, to jest dopiszony kawałek, ale generalnie to jest to, w co dorota powinna iść. Chociaż ona też nie musi rapować. bo nawet jak w niektórych miejscach cedzi te słowa i robi ten spoken word, to, to, to też jest git, bo... Ona nie musi umieć rapować, bo i tak przy, przyciąga, wiecie, nie zawsze raperzy muszą mieć, mieć flow, to, to nie zawsze jest e, idealna droga. Kolejnym z tekstów, po którym słychać, że pisała to pisarka, a nie raper, jest Idę do, do Ciebie. Tam mamy ładnie uchwycone momenty, to bardzo seksowny numer, znowu bardziej wiersz niż tekst, ale dostarczony jest spoko, podobnie też jest z gadżetami i w ogóle produkujący oba te numery, Łukasz Rozmysłowski z Kolsów chyba najbardziej kuma przelot Doroty, jeśli chodzi o teksty i o jej strówe. Niemniej podobają mi się też te oszczędne bity Białasa, zupełnie nie niepasujące do Białasa rapera. Niestety są to też kawałki bez historii, takie jak lajki, jak bal, czy też te niesławne singlowe motyle i to działa na minus y, wolnego, tym bardziej, że te pozytywne momenty nie są jakieś 10 na 10, nie są wbijające w fotel. Chociaż, tak jak mówię, pozytywów jest tutaj naprawdę dużo i nie trzeba jakoś bardzo ich szukać, by ich znaleźć. <laughs> w każdym razie. Muzycznie jest ok, tekstowo jest lepiej niż, niż gorzej, rapersko jest tak o i wydaje mi się, że tutaj mogłoby być lepiej, a wyszło po prostu jak wyszło. Anyway, no, to nie jest zła płyta, jak, albo tak zła płyta, jakby się myślało po, po singlu i po tym wpisie i, i jeżeli się ma już jakiś tam bagaż doświadczeń związanych z, z Masłowską na podstawie tych, tych dwóch rzeczy, to to płyta rzeczywiście może się nie podobać, ale jak podejdziemy bez uprzedzeń, czyli tak jak powinniśmy pod, podchodzić, to, to jest spoko. Ja jestem na pewno zaciekawiony i czekam na kolejne rzeczy, bo lirycznie Dorota dostarcza, jak ogarnie rapowanie, e, to może stworzyć solidny, alternatywny rap, ewentualnie jak jakoś dopasuje to swoje offbeatowe flow e, do, do tego, jak pisze rymy i, i wiecie, jak to wszystko za, załapie, jak te wszystkie zapadki wpadną tam, gdzie trzeba, to, to może być spoko i wydaje mi się, że jest ona w stanie zrobić taki solidny, alternatywny album. Na razie jest takie słabe 10, 6 na 10, ale z potencjałem. I chyba najlepszą radą powinno być to, żeby pisała do bitów, a, a nie sama z siebie i potem dobierała podkłady, bo w podcaście Ununa mówiła, że tworzy właśnie w taki sposób, a chyba w drugą stronę to odpowiednio działać, byłoby pewnie zgrabniej. No i niech słucha ludzi, niech słucha krytyków, no bo Ziarną prawdy jest w tym wszystkim, co, co było napisane o, o, o pierwszym singlu, i też radziłbym nie próbować łapać mainstreamu za e, nogawkę, bo to nie ma sensu. Ta muzyka się tam nie przebije, a. a... Hip hopowe alternatywki jest w stanie zdobyć. Życzę też wszystkiego dobrego. I tyle, kochani. Przestańcie słuchać karty na czasie, ksywek i cyferek. Zacznijcie słuchać dobrego rapu. odpalcie sobie ten album Doroty bez uprzedzeń i dajcie znać, co o nim myślicie. Zostawcie suba, bo zaraz będzie papieżowa liczba, więc warto do niej dobić. Zapraszam na swojego patrona, gdzie możecie wspierać Rap Matters. Zapraszam na Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda. Brak kultury. Na razie.